20 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury przy Alei Jana Pawła II 27 odbyły się mistrzostwa miasta w szachach pod patronatem prezydenta miasta Kędzierzyna Koźla w zawodach wzięło udział 30 zawodników. Rozegrali 9 rund. Także my ze swojej strony bardzo cieszymy się tak dużym zainteresowaniem, ponieważ turniej odbywa się raz w roku, w okolicach listopada-grudnia, i za każdym razem możemy liczyć na wysoką frekwencję zawodników. Dziękujemy bardzo za udział oraz zapraszamy na kolejny turniej zorganizowany w przyszłym roku. No, w turnieju obowiązują obecne przepisy pz szachu. Więc każdy z zawodników, pomimo swojego amatorskiego poziomu, musi przestrzegać jednak tych przepisów i zagrać jak profesjonalista, czyli przestrzegać takich reguł typowych, jak przełączanie zegara jedną ręką czy grę jedną ręką, których się w amatorskich partiach jednak nie stosuje. W województwie opolskim prymie chodzi o turnieje szachowe i ogólnie szachy prowadzą strzelce opolskie, gdzie znajduje się pierwszoligowy klub sprzelec Szelce Opolskie. Tam turnie odbywają się co miesiąc i w 2023 roku planowany jest jeden duży turniej na kwartał, na które też serdecznie wszystkich zapraszam jako jeden z organizatorów. No jeśli chodzi o Kędzierzyn to ciężko tutaj powiedzieć, gdyż kiedyś tutaj był silny klub Szach Kędzierzyn Koźle. Obecnie ten klub no, już nie funkcjonuje ze względu na to, że no, po prostu osoby, które były odpowiedzialne za ten klub wyjechały z miasta i nikt inny nie, nie mógł się tym zająć. No, zainteresowanie jest. No, szkoda, że takie osoby po prostu nie wiedzą też o innych zawodach w województwie. No, myślę, że też warto jakby napomknieć na o jakichś serwisach turniejowych, o fanpage'ach, gdzie jednak informacje na, na temat innych turniejów są no, zrozumiałe i bardzo często wstawiane. No, przede wszystkim no, uczy rozsądku, że tak powiem. W młodym wieku zdecydowanie pomaga, jeśli chodzi o matematykę, jakieś inne przedmioty szkolne. Szczególnie jest dobra przy zapamiętywaniu, a jeśli chodzi o dorosłe życie, no to przede wszystkim no, uczy skutków podejmowania decyzji, nie tylko jakby w życiu rodzinnym, ale też w życiu zawodowym. No, szczególnie jakby we wszystkich pracach związanych z jakimiś biznesami i tak dalej. No to tak, moja gra poszła mi niestety na moją niekorzyść, ponieważ przegrałem, ale sądzę, że gra była bardzo wyrównana i po prostu mój przeciwnik był lepszy. Ja też robiłem bardzo mądre ruchy, starałem się, ale no jednak przeciwnik miał więcej niż nie tylko szczęścia, ale też umysłu, że wygrał tą partię. No ja niestety miałem podobnie też przegrałem. Przeciwnik był no. Moim zdaniem, dużo lepsza ode mnie. No to jakby ja gram już od 7 lat, o ośmiu. Nie, od sześciu, od sześciu gram, tak? Bo mi się pomyliło, bo ja też sam robię inne, inne rzeczy w moim życiu, yy, ale wszech gram od 6 lat. Chodzę do klubu KPLK. Generalnie to mój tata mnie zainteresował szachami. Teraz już go ogrywam oczywiście. A mój kolega to też chyba też jakoś tak podobnie do mnie, tak się... Jakoś tak zgadaliśmy kiedyś? No, też jakoś 6 lat gram w szachy. No, zamiast zamiar to się osiągnąć dawno nie wygrałem żadnego pucharu. No, sądzę, że kiedyś się jeszcze uda, bo jestem w tej kategorii wiekowej do 12 lat. I mam też 12 lat. W sumie jeszcze mam 11, ale jeszcze w grudniu będę miał 12, bo urodziłem się któregoś tam grudnia. No, i jeszcze jestem w tej kategorii wiekowej, jak na jakichś większych turnieje. to jest w tej kategorii wiekowej, gdzie są dzieci do 10-8 lat. To zależy, zależy od jakiego turnieju. No, i sądzę, że coś jeszcze mogę ugrać, no, a o tym już będę w tej wyższej kategorii wiekowej. Amatorskie Mistrzostwa Kędzierzyna Koźla, organizowane pod patronatem prezydenta miasta Kędzierzyna Koźla, zgromadziły w tym roku sporo uczestników, jest ich 30. W związku z tym możemy powiedzieć, że. E, Osób, które noszą w sobie królewskie berło po to, aby zwyciężyć w turnieju organizowanym w królewskiej grze w szachach, jest, nie, jest dużo. Życzymy wszystkim uczestnikom zwycięstwa w tym turnieju, a niezależnie od tego, kto wygra, wszyscy będą mogli cieszyć się udziałem w amatorskich mistrzostwach kędzierzyna Koźla w Szachach.